Przede wszystkim, znowu Płoniu 7, to jest nowa seria, zagrajmy w Świątynię Złych Żywiołów. Nie zwracajcie na to, co to jest napisane. Tłumacze tej gry sami nie wiedzieli, jak ją przetłumaczyć. Angielski tytuł brzmi Temple of Elemental Evil, co Elemental rzeczywiście można przetłumaczyć na kilka sposobów. Między innymi coś pierwotnego, elementarnego, ale to również można przetłumaczyć jako żywioł. Żywioł jak ziemia, woda i tak dalej. I gdyby któryś z tłumaczy wiedział, o czym jest ta gra, to by wiedział, że to jest świątynia związana z żywiołami. I tak, zresztą sama książka. Gra jest na podstawie chyba jakiejś przygody Dungeons and Dragons. W każdym razie jest też książka, która opowiada bardzo podobną fabułę, i już ta została poprawnie przetłumaczona, Świątynia Złych Żywiołów. Więc tak będziemy to nazywać, ja to przynajmniej będę nazywał. Jeżeli wy chcecie inaczej, to proszę bardzo. W każdym razie podziękujcie panu Light, który na podsumowaniu Wama Yui, czy w pierwszym odcinku napisał, że powinienem dać nagrać jakąś prawdziwą grę RPG, co sugeruje, że Wama Yui nie było prawdziwą grą RPG. Co bardzo mnie smuci. W każdym razie nie może być bardziej prawdziwej gry RPG niż Świątynia Pierwotnego Zła, ponieważ... Dlaczego? Pasuje ona na silniku Dungeons and Dragons 3.5, ale nie na takim przyjemnym silniku, jak był w Neverwinter, czy w grach Icewind Dale. Nie, tutaj mamy prawdziwy Dungeons and Dragons 3.5, czyli mamy tury, mamy inicjatywy, mamy masę rzutów i wszystko jest bardzo powolne i nudne, więc mam nadzieję, że to jest prawdziwa kwintesencja gier RPG. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi pewnie nie. Dobra, zakładamy nową grę. Wybierz charakter swojej drużyny. Ma to trochę znaczenia chyba, czy ma jakieś... Ogranicza nam dobór charakteru postaci, jakie możemy do drużyny przyjąć, ponieważ możemy wybierać tylko charaktery, które sąsiadują z charakterem naszej drużyny. Ma to też jakiś wpływ na początek i niby jakieś motywacje naszej drużyny, ale wiecie co, fabuła w tej grze póki co do niczego mnie nie przekonała. Dobra. Tak. Mamy jakieś gotowe postacie do wyboru. Bardzo z nich jest dosłownie wyjęta z żywcem z podręcznika do Dungeons & Dragons 3/3.5. Alejandra jest z podręcznika, Davis, Ember chyba też, Hanet, tak, Jozan, Krusk, Lidia, Mille, ty chyba nie. Redgar, Tordek, chyba tyle. Generalnie jak tam w podręczniku są opisy różnych klas, były różne postacie jakieś przykładowe narysowane i to właśnie te nazwy i klasy są wyjęte właśnie z tych przykładowych postaci. My nie użyjemy żadnej z nich. O, wybaczcie. Ta gra nie działa najlepiej na współczesnym sprzęcie. Udało mi się uruchomić w rozdzielczości widescreen, ale nie większej niż 720p. Jak spróbuję uruchomić ją w więcej niż 720p, dużo rzeczy znika, więc musimy się tym zadowolić. Tak, nie skorzystamy z żadnej gotowej postaci, będziemy tworzyć własne postacie. I to nie będą losowe postacie, to będą ludzie, którzy... pisali ostatnio komentarze na kanale, więc stwierdziłem, że bardzo pragnęli gry RPG, to dostaną świetną grę RPG. Dodatkowo będą jeszcze częścią tej gry, ponieważ będą znajdować się w drużynie. Będę się naśmiewał z ich porażek i przewalonych rzutów. Dobra. Tak, pierwszy będzie pan Light. Ponieważ on to zaproponował prawdziwą grę RPG. Dobra. Pan Light. Właśnie. To, ponieważ to jest prawdziwa gra RPG,
zasady tworzenia postaci są z grubsza podobne do tego, co mamy w podręczniku. Mianowicie wszystkie nasze atrybuty będą określane rzutem kośćmi 3K6. I na tym będziemy bazować. Tak? Podoba mi się ten system. To jest gra stricte single player. Gry single player nie muszą być dla mnie super wyważone. Więc takie mechaniki jak losowe atrybuty postaci, które sama możesz sobie przydzielać, jak najbardziej ok. Mi się to podoba. Dużo bardziej niż te zbalansowane atrybuty w Neverwinter Nights. Dobra, pan Light, ty będziesz pan... Pan to prosiłeś o tą serię, ty będziesz tutaj zarządzał. Ty będziesz bardem. Bard musi mieć dobrą charyzmę. Musi mieć też trochę inteligencji. Mądrość ci jest do niczego niepotrzebna. Poza tym zręczność też ci się przyda, bo będziemy cię chyba w podkusze robić. A resztę to po kolei do siły i kondycji. Tak, nie wiem w sumie kim chciałbym, żeby był Bard. Powiedzmy, że będziesz człowiekiem. Płeć, pan Light. Wzrost. To nie ma żadnego znaczenia. Włosy. Bard będzie miał jakieś ciekawe włosy. Mam nadzieję, że ci się podobają. Jak nie, to mi przykro. Tak, Bard. Charakter. Powiedzmy, że chaotyczny, dobry. Bóstwo. Czy to ma jakieś znaczenie? Są tu jakieś opisy tych bóstw? I każde niby bóstwo ma jakieś... ulubioną broń? Nie wiem, czy w grze można zdobyć te bronie. Powiedzmy, że każdemu z nich przydzielę jakieś bóstwo. Neutralny, chaotyczny, neutralny... chaotyczny, dobry. Welfy i bardowie. Właśnie, może w takim razie, że damy ci welf. To coś zmienia twoje statystyki? Chyba nie. Elfy są mniejsze od ludzi? Nie wiedziałem. Dobra, ciekawe włosy. Bard. Otyczny, dobry. Korelan letanena, bla bla bla. Dobra. Będziesz bardem. Jakie chcemy mieć atuty? Nie, już będziesz czarował. Może ci się przydać koncentracja. Może coś związanego z czarami. I tak, nie będę tłumaczył systemu. To byłoby zbyt długie. Jeżeli was to interesuje, kupcie sobie ten 200-stronicowy podręcznik i go sobie przeczytajcie. Będę pokazywał mniej więcej co robi, to co zamierzam tutaj brać, ale jako tako nie będę tłumaczył całego systemu Dungeons & Dragons 3.5. Myślę, że to jest na tyle popularny system, że każdy, kto jest zainteresowany mniej lub bardziej RPG-ami, powinien mniej więcej wiedzieć, o co tutaj chodzi. Dobra, negocjator. Testów dyplomacji, wyczucie zamiarów. Jeszcze możemy brać potężny atak. Chciałbym mieć szybkie przeładowanie. Jakkolwiek by się to nie nazywało. Jest szybkie przeładowanie. Potrafisz przeładować ciężką kuszę, lekką kuszę szybciej niż inni. Tak, bez tego przeładowanie jest akcją cząstkową. Więc o ileś albo akcją cząstkową, albo akcją zamiast ruchu. Chyba to drugie. Czekaj, jest tu dokładnie opisane? Nie. Generalnie mocno nas to ogranicza podczas strzelania z kusz, bo nie możemy ani strzelić, ani się poruszyć. Nie wiem, czy nawet możemy strzelić co każdą turę bez tego. Chyba możemy, tylko to nam zżera wtedy ruch przeładowanie. A chcę, żebyś ty z grubsza był dobry w kuszach. Dobra, umiejętności. Po pierwsze, aktorstwo. To się nam przyda. Aktorstwo daje dodatkowe rzeczy dla
Śpiewania. Ponadto chcemy, żebyś był dobry w dyplomacji. Będziesz naszym gadułą. Przedzieranie się zawsze jest mniej więcej ok. Używanie magicznych urządzeń, to się przydaje. Dobra, dużo mam jeszcze rzeczy, tak, Bart ma dużo. Dużo ten, dobra, chciałbym też, żebyś miał wycenę, bo będziesz prawdopodobnie sprzedawał rzeczy. Zbieranie informacji, może ok, ale co jeszcze mamy? Wiedzę dobrze, żebyś miał. Nie wiem, jak to tutaj działa wiedza, mianowicie identyfikowanie magicznych artefaktów. Identyfikowanie, że nie dyplomacja, koncentracja, zbieranie, przeszukiwanie, skradanie się, przeszkodliwianie urządzeń, używanie magicznych urządzeń, wycena. Nie wiem, w takim razie. Dajcie mi to jeszcze raz przejrzeć. Koncentracja na pewno każdemu czarodziejowi się przydaje. Nie widzę nic z identyfikowaniem przedmiotów. Niby tak, w prawdziwym podręczniku to jest wiedza. Wiedza dzieli się na wiele zagadnień w podręczniku właściwym, więc może dlatego to jego jakoś nie ma, ale zdaje się, że coś było. Dobra, mam jeszcze trochę punktów, możemy jeszcze 4 umiejętności wymaksować. Czarnoznawstwo nie, będziemy mieli kogoś innego. Blefowanie, skoro i tak będziesz gadał. Zbieranie informacji. Wyczucie zamiarów, przedzieranie się zawsze jest fajne. I chyba weźmiemy. Dobra. Zaklęcia poziomu 0. Na początku stać się tylko na zaklęcia poziomu 0. Możemy wybrać coś, nie. Dobra, więc tak. Praca brzmi spoko. Otwiera lub zamyka drzwi. Też może się przydać. Oszołomienie. Traci następne działanie, brzmi spoko. Dobra, może weźmy też coś bardziej przydatnego w późniejszej części gry, bo takie rzeczy jak oszołomienie dosyć szybko przestaną działać. Może odporność. Dobra, niech będzie oszołomienie. Dobra, i to na razie tyle. Jakiś portret musimy ci wybrać. Powiedzmy, że to będziesz ty. Tak, wygląda dosyć frywolnie. Dobra, będziesz pan. Light! I... jaki głos ci dać? Właśnie. Da się zrobić. Natychmiast! Oczywiście. Oczywiście. Jest tutaj bezimienny. Dobrze. Natychmiast. Z boską wolą. Nie. Natychmiast. Dobra. Dobrze. Ruszam. Dobrze. A, jest. Do usług. Z boską wolą. Dobrze. Natychmiast. Natychmiast. To damy komuś innemu. Tak. Dobrze. Tak jest. Dobrze. Tak jest. Da się zrobić. Dobra. Powiedzmy, że to będzie okej. Dobra. To jest... pierwsza postać. Drugą... będzie... tak. Weźmy jakąś 18 przynajmniej by się przydała. 18, 15. Nie, może coś lepszego. Musi być 18 koniecznie. Ja
Nie brzmi w miarę okej, ale nie, musi być 18. 18 albo nic. Jeżeli już była raz i przegapiłem, to wybaczcie mi, staram się to w miarę szybko zrobić. Przy okazji podręcznik nie pozwala na robienie czegoś takiego. Masz jeden rzut na atrybuty. Jeżeli ci się nie podoba, to przykro mi. Możesz przerzucić go tylko wtedy, kiedy średnia jest mniejsza niż 10. Co ma trochę więcej sensu niż to, co ja teraz chcę zrobić. Dobra, dojdziemy do 100 rzutów. Jeżeli nie będzie żadnej 18 znowu, to się zadowolimy jakąś 17. Dobra, wyrzucenie przynajmniej jednej 18 powinno być w miarę proste. Na pewno nie na tyle, żebym potrzebował 100 rzutów. Po 18 rzutach powinniśmy mieć przynajmniej jedną. A to są kości, więc nie szukajmy w tym logiki. Dobra, mamy jedną 18 i wygląda ok. Dobra, więc tak, 18 do siły, 15 do kondycji, 14 do zręczności, a cała reszta nas za bardzo nie interesuje. Dobra, to będzie krasnolud, mężczyzna, wzrost, manlet, włosy. Okej, wyglądają ok. To będzie barbarzyńca. Charakter, powiedzmy, chaotyczny, dobry, bóstwo, brak. Możemy dać mu jakiś kord. Niech będzie. Tak, ty barbarzyńco, ty chcesz mieć potężny atak. Potężny atak działa zgodnie z zasadami. Czyli możemy odjąć część punktów ataku, żeby zwiększyć obrażenia. Zazwyczaj bardziej wolę punkty ataku niż obrażenia, bo cios, który spodłuje, zadaje 0 obrażeń. Ale to nam jest potrzebne do rozpłatania, które weźmiemy przy najbliższym okazji. I tak, umiejętności. Jako barbarzyńca nie masz zbyt dużo, a na to, że masz mało, nie za dużą inteligencję, to masz jeszcze mniej. Więc tak. Przedzieranie się na pewno ci dam. To się każdemu przydaje. Możesz nasłuchiwać. Coś jeszcze masz robić. Sztuka przetrwania. Zastraszanie. Powiedzmy, damy ci trochę sztuki przetrwania, nie wiem, czy to na coś się nam przydaje. Trochę nasłuchiwania. Zastraszenie. Niech będzie. Dobra, niech będzie, że będziesz naszym specem od przetrwania. Nasłuchiwanie może też ci się do czegoś przydać. No dobra, i masz zastraszenie. Dobra, portret. Potrzebujemy jakiegoś pięknego krasnoluda. Ten ma za ciężką zbroję. Ten wygląda wystarczająco berserkerowato, jak myślicie? Nie, ten jest ładniejszy. Dobra. Barbarzyńcą kto miał być? Soul. Soul.pl. Tylko że bez PL. Natychmiast! Jak ruszam! Ruszam! Brzmi okej. Okay. Dobra, witaj w drużynie. Tak, może ciebie dodamy później, żebyśmy mieli jakąś kolejność. Dobra, kolejna osoba. To będzie tak. Chcemy jedną
16, 17, 17. Okej, okay, całkiem źle. Więc tak, 17 do zręczności. 16 siły. Kondycja. Inteligencję potrzebujemy. Charyzmy nie potrzebujemy. Inteligencja, mądrość. Zamieńmy z kondycją. Może z siłą. Okej, okay. No okej. Okay. Tak, teraz damy sobie elfa. To da ci dodatkową zręczność oraz mniejszy kondycję. Tak, płeć mężczyzna, wzrost elfi. Włosy również elfie. Klasa łowca. Przy okazji pytanie, czym się różni Dungeons & Dragons trzeciej edycji i edycji 3,5? Odpowiedź to, łowca ma mniej punktów życia w 3,5. Z K10 został zdegradowany do marnego K8. Co jest niesprawiedliwe. Bo paladyn dalej ma K10. Dobra, neutralny, dobry. Chcesz jakiegoś bóstwo? Antyczny, dobry, neutralny, dobry. Jakiś długi łuk, dobra, niech będzie. Cechy, wróg rasowy. To w sumie nie wiem, chyba w grze jest dużo orków, więc weźmiemy tak tradycyjnie. Atuty, masz jeden atut. Co chcemy, żebyś miał? Chcemy, żebyś miał strzał z bliska. Szybki strzał. To może nie. Strzał z bliska. Nie. Jest taki atut, który pozwala nam strzelać ludzi, którzy są w zwarciu. Zapamiętam, jak się... Celny strzał. Nie. Momencik, muszę to znaleźć. Odbijanie strzał, nie. Podwójny strzał, nie. Precyzyjny strzał, o. Potrafisz bardzo dobrze celować i planować podczas walki bronią dystansową. Generalnie to mu kasuje karę minus 4 za strzelanie do ludzi w zwarciu, bo... Czy taka była kara w Neverwinter Nights? Zdaje mi się, że nie. W Neverwinter Nights chyba mogłeś strzelać do kogo ci się chciało. Tutaj nie. Jak gość jest w zwarciu z kimś, to masz kary, bo musisz uważać, żeby nie trafić swojego. Co nam bardzo będzie ograniczało na początku gry możliwości strzelania do ludzi. Więc głównie dlatego biorę strzał z bliska, żeby potem móc wziąć ten precyzyjny strzał. No i to tyle. Właśnie, na drugim poziomie chyba będziemy wybierali również specjalizację. Ale to zobaczymy. Kurczę, co dawała ci specjalizacja? Muszę to sprawdzić, żeby nie mieć powtórzonych atutów, bo na drugim poziomie łowca może wybrać specjalizację w łukach i to mu daje jakieś bonusy. Dajcie mi chwilę, muszę to zobaczyć. Okej, z tego co widzę, damo to tylko szybki strzał, więc nie powinno być problemu. Dobra, tak. Co ci chcemy dać? Masz całkiem sporo punktów, bo dobra inteligencja ci wyszła. Więc tak. Przeszukiwanie w sumie całkiem jest ok. Spostrzegawczość też. Ukrywanie się nie będziemy nic robić takiego. Koncentracja mech. Dobra, dajmy ci przedzieranie się. Ponadto... Przeszukiwanie i spostrzegawczość, ponieważ jesteś elfem, to masz automatyczną koncentrację na przeszukiwanie zawsze, więc to może ci się przydawać. Sztuka przetrwania, czemu nie? Dobra, leczenie też może się zawsze przydać, jeżeli ktoś
ktoś dedykowany medyk padnie. Nasłuchiwanie też, czemu by nie, masz bonusy jako elf. Koncentracja. Okej. Tak za bardzo nie mam. Nie mam za bardzo zdolności, które chciałbym ci jakoś rozwijać. Dobra, weź sobie ukrywanie i skradanie się jeszcze dwa, ale nie zamierzam tego wykorzystywać. Dobra. Jakiś ładny elf. To nie, to wykorzystamy do czegoś innego. To ładnie. Dobra. To chcemy. Może tobie damy bezimiennego, co? Do usług. Tak jest! Praworządny wojownik, tak to było? Jak sobie życzysz. Dobrze. Jak sobie życzy. Z boską wolą. Z boską wolą. Dobra. I ty będziesz mógł go. Dobra. Natychmiast. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Ekstra. Dobra. Drugą osobą. Dobra, to teraz trzecia osoba. Teraz potrzebowałbym jakiegoś kapłana. Dobra, też chciałbym mieć 18 jedną. O, mamy. 18, 17. Bardzo dobre rzuty. Super. Więc tak, 18 w mądrość. Co ponadto chcemy? Charyzmy nie potrzebuje. Inteligencji nie potrzebuje. Kondycja może się przydać, tak jak siła i zręczność. I... Czy chcemy ci zamienić coś? Na inteligencję, niż miał dodatkowy punkt. Zręczność i tak ci się pewnie nie przyda za bardzo. Powiedzmy. Dobra, rasa. Będzie człowiek. Dodatkowe punkty umiejętności dostaniesz. Mężczyzna. Wzrost. Nie. Chcemy łysego? Nie, bo nie ma portretów łysych. Weź takie sobie. Czego nie ma zielonych włosów? Nie wiem, trudno. Dobra, klasa tak. Generalnie kapłan jest najlepszym osobą do uzdrawienia. Po pierwsze ma zdolność rzucania spontanicznych czarów leczenia, więc nie trzeba ich zapominać. Może odpędzać nieumarłych. Ma jeszcze dodatkowe czary ze swoich... Jak to się nazywa? Kręgi? Nie wiem. Więc kapłan to jak dla mnie jest optymalny wybór, jeżeli chodzi o leczenie. Dlatego nie weźmiemy kapłana, weźmiemy druida. Druid jest dosyć ciekawą postacią. Spróbuję jakoś go sensownie wykorzystać. Właśnie, w takim razie chcę zmienić ci trochę parametry. Dam ci więcej siły. Czy coś chcę zmienić? Tak, jednak chcę więcej zręczności niż inteligencji. Dobra. Przejdźmy jeszcze raz przez to wszystko. Człowiek. Takie. Druid. Charakter. Prawdziwie neutralny. Tak druid powinien mieć. Mamy jakieś coś. Bardowie, neutralny, barbarzyńcy, łowcy i druidzi. Jakiś kostur. Brzmi ok. Dobra, atuty. A nie, to człowiek daje ci dodatkowy atut. Super. Więc tak, generalnie chcemy mieć dla ciebie coś takiego jak naturalne zaklęcie, tak się to chyba nazywa. Naturalny czar. Potrafisz rzucać czary nawet wtedy, kiedy nie znajdujesz się we własnej postaci. Nasz druid, postaramy się go zrobić, żeby w przyszłości był zmiennokształtnym, całkiem, mam nadzieję, dobrym. Nie wiem, jak druidzi zmiennokształtni, na ile się przydają. Dlatego chcę to zobaczyć, na ile on będzie działał. Ale do tego przyda nam się właśnie ten atut. Dzięki temu druid w postaci zwierzęcia będzie mógł rzucać czary. Więc wezmę to teraz, mimo iż nasz druid może chyba dostaje zmiennokształtność dopiero, nie wiem, na czwartym poziomie? Coś takiego, ale nie chcę zapomnieć o tym, więc wezmę już teraz, mimo iż się za bardzo nie przyda. Ponadto magia w walce
Ja aż planuję, że może się to przydać. Poza tym za bardzo nie mam innych pomysłów, co mu powinienem dać. Może pójdziemy z nim potężne ataki rozpłatanie. Zobaczymy. Umiejętności, tak. Przede wszystkim leczenie oraz koncentracja. Coś więcej chcemy ci dać. Przedzieranie się zawsze jest przydatne. Czaroznawstwo, czemu by nie? Więcej chcemy. Ostrzegawczość. Nie mam za bardzo nic więcej, co bym chciał ci dać. Nasłuchiwanie. Ostrzegawczość. Sztuka przetrwania. Już mamy dużo ludzi ze sztuką przetrwania. Dobra, niech będzie. Portret. Wygląda wystarczająco druidycznie. Powiedzmy, że tak. Prawda, ma szpiczaste uszy, ale trudno. Dobra, kogo chcemy tutaj, jaki głos? Staram się, tak. Dobra, staram się. Brzmi okej. Okay. Dobrze, natychmiast. Dobrze, dobrze. Do usług, do usług. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jak sobie życzysz, natychmiast. Oczywiście. Dobrze, oczywiście, natychmiast. Niech będzie. Dobra, druidem miał być... Pan się nazywa... Antehut Antoni. Ale skrócę to, ponieważ Antoni brzmi źle w świecie tym magicznym. Będziesz... Antehut. Dobra. Ciach. Ciach, została nam jeszcze jedna postać. To będzie nasz czarodziej. Tu też chcemy, żeby miał 18. Okej. Okay. Tak, inteligencja 18. Co więcej chcemy? Kondycja. Zręczność. Reszta za bardzo mnie nie obchodzi. Dobra, rasa. Powiedzmy, że człowiek. Nie mam potrzeb czegoś wymyślać więcej. Płeć mężczyzna. Wzrost manlet. Włosy. Czy takie będą wyglądać wystarczająco magicznie? Załóżmy, że tak. Teraz tak, czarodziej. Nie czarownik, od charyzmy mamy barda, więc weźmiemy czarodzieja. I powiedzmy neutralny, dobry. Bóstwo. Jest coś takiego dla czarodzieja, czarownicy, wiedza, magia, oszustwa, kostur, nany. Nie, dobra, niech będzie. I tak, co chcemy ci zrobić? Magiczna penetracja. Magiczna przynależność. Zobaczymy momencik, nie wiem. Nie mam za bardzo pomysłów, co powinniśmy mu dawać, poza jakimiś ogólnymi rzeczami jak magia w walce, co zawsze może się przydać. Mocna budowa, spoko jest. Te atuty metamagiczne jak podwyższenie czaru, poszerzenie zaklęcia. Nie lubię ich za bardzo. Strzenie czaru, samowystarczalność, sprawność bojowa. Nie. Talent magiczny. Rzucane przez ciebie czary, które do niej należą, będą odtąd potężniejsze. Powiedzmy, że tak, bo zamierzam go specjalizować w wywoływaniu. Lepszona inicjatywa? Brzmi ok. Lepszony przeciwczar. Nie wiem, czy zamierzam używać przeciwczarów. Jest taka mechanika, że przygotowujemy przeciwczar i jeżeli nasz cel, który wybierze,
rzuci jakiś czar, to jeżeli mamy czar podobny przygotowany, to możemy tym naszym czarem anulować ten jego czar. Jeżeli chcemy tego używać, to praktycznie musimy mieć ten atut ulepszonego. Dzięki temu możemy tak robić, że nie musimy mieć dokładnie takiego samego czaru zapamiętanego, tylko możemy wybrać dowolny czar z tej samej dziedziny i chyba co najmniej takiego samego poziomu. Więc jeżeli chcemy bawić się w przeciwczary, to to jest wymagane, ale mnie to jakoś nie fascynuje. Zatem większy talent magiczny, mini czaru, zaklęcia bez gestów. Jakoś nie widzę nic, to więc weźmy mu ulepszoną inicjatywę. To jest coś, co może się przydawać zawsze. Umiejętności. Czaroznawstwo, koncentracja, przedzieranie się i masz jeszcze dużo więcej na coś, czego nie potrzebujesz. Sztuka przetrwania, spostrzegawczość, szukiwanie, otwieranie. Nic z tego kompletnie nie potrzebujemy. Dobra, dajmy ci otwieranie zamków. Nieszkadliwianie urządzeń. Coś jeszcze chcemy ci dać? Naprawdę nie mam pomysłu. Leczenie. Czemu by nie? To jest na mądrość, więc to i tak ci się nigdy nie uda. Coś jeszcze jest związanego z inteligencją. Wycena, okej. Nic więcej chyba nie ma. Dobra, Enedua, Likefake, wyczuwanie zamiarów. Dostajesz. Dobra, zaklęcia. Co ja chcę mieć na początek? Właśnie, nie mam specjalizacji? Nie mamy specjalizacji. To ciekawe. Czy to było gdzieś w atutach? Nie, powinniśmy to mieć dostępne gdzieś w jakichś umiejętnościach czy coś. Powinniśmy mieć opcję specjalizacji, ale nie widzę jej. Okej. Nagramy w takim razie bez tego. Chciałem go specjalizować w wywoływania, ale nie widzę nigdzie takiej opcji, więc założę, że po prostu jej nie dodali. Więc tak, tobie. Magiczne pociski są zawsze na propsie. Przywołań powinniśmy mieć wystarczająco dużo, żeby sobie bez tego poradzić. Zbroja maga też jest chyba ok. Pewnie celowi plus 4 do KP to się przyda. Zauroczenie, zbudzenie, wytrzymałość na żywioły. Okej. Weźmy identyfikację na wszelki wypadek. Nie chciałem cię zastąpić. Coś jeszcze? Tarcza. Blokuje magiczne pociski. Uśpienie. Usypia istoty 4KW. To też na początku może się przydać. Promień osłabienia. To tylko dla ciebie by działało chyba. Tak, pisy zaklęć nie są zbyt dobre.
Premia plus 20 do oświecenia do najbliższego rzutu ataku, ale komu? W jakim zasięgu? Jakie to jest akcji? To jest cała masa rzeczy, która powinna tutaj nam tutaj pisać, żeby jeżeli chcemy podejmować świadome decyzje, więc... Co jeszcze możemy dodać? Mrożący dotyk nie chce mieć. Magiczna broń. Okej, to chyba można rzucać na kogoś, tego co pamiętam. A z zaklęcia poziomu 0 to chyba dostajemy wszystkie od ręki. Dobra. To wygląda wystarczająco magicznie. Głos... gdzieś był taki... Skoro nalegasz? Oczywiście! Natychmiast! Oczywiście! Okej, a może starszy mag? Jak sobie życzysz. Oczywiście. Natychmiast. Jak sobie... Oczywiście. Brzmi chyba trochę lepiej. Dobra. To będzie Lavos. A służyłeś sobie ostatnimi komentarzami. Dobra. Ciach. Barabim, barabum. 40 minut minęło. Więc dobra, to by była nasza drużyna. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Przejrzę chyba jeszcze raz te postacie. I cóż, w następnym odcinku zaczynamy grę. Więc póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!